są tutaj w maskach. Nie ma wam wstyd, ludzie. Jestem przykryty. Zróbcie tam getto. Zróbcie mur, zalejcie nas gnojem i tyle. Dziękujemy panie prezydencie. Dziękujemy panu. Demy miasto, miecz zielony. Demy miasto, miecz zielony. Najbardziej nam przeszkadza fetor. Po prostu smród, który jest nie do opisania, jest straszny. 3 miesiące temu było spotkanie z radnym, który nam powiedział, że jak nam śmierdzi, mamy zamknąć okna. Więc powiedzieliśmy, nie, tak być nie może. Postanowiliśmy głośno o tym mówić. Postanowiliśmy krzyczeć. Chcemy bytom, nie zielony, a nie ciągle, zaświecony. Panie prezydencie, dobrze wiem, że pan nas słyszy. I tak jak już kiedyś powiedzieliśmy, ma pan nas w dupie. Od dawna to trwa, że dzielnica Bobrek stała się wysypiskiem odpadów? Znaczy się, no walczymy z tym jakieś 10 lat, bo na początku nam rozlano amoniak, a teraz nam wożą śmieci. Widać to, gdzie oni wysypują z pani okien? Z mojego mieszkania nie, ale zapraszam do sąsiada, sąsiad chętnie pokaże. Dzień dobry. Chcielibyśmy zobaczyć nasze słynne wysypisko. Proszę bardzo. Ile pan dziennie tak tych samochodów tutaj zaobserwował? Ponad 100. Dzień i noc. 100? Tak, proszę pana. Dzień, noc. Umieramy. A ten zapach, to się w głowie nie mieści. Syn choruje, syn już od drugiego roku po szpitalach, po przychodniach gruźliczych. Nie wiadomo, co mu jest. Ja, jeżeli chodzi o sprawy związane z gospodarką, odpadami, mam sobie niewiele do zarzucenia. Nie ma wam wstyd, że dzieci są tutaj w maskach! Nie ma wam wstyd, ludzie! Jestem przykryty! Zróbcie tam getto! Zróbcie mur, zalejcie nas gnojem i tyle! Dziękujemy panie prezydencie! Dziękujemy panu! Panie komendancie policji, czy pan się musi uczyć pracy operacyjnej od dziennikarzy TVN? My wszyscy widzimy, co się w Bytomiu dzieje. Firmy, które źle działają, powinny z Bytomia odejść. A te składowiska, gdzie są wysypywane śmieci, powinny zostać zamknięte. Brawo! Ja się dopiero teraz obudził, a pan co, nie jest nic winny tego. Jest pan tak samo z Bytomia. Tak samo pan wie, co się dzieje w Bytomiu.